Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym koncercie Filharmonii Częstochowskiej. Niestety rzeczywistość znów wirtualna, ale nie poddajemy się, gramy dla Państwa i bardzo się cieszymy, że Państwo chcecie być z nami, tym razem przed ekranami komputerów lub telewizorów. Koncert muzyki polskiej związany z niedawnym świętem 11 listopada, w związku z tym w programie trzy znakomite utwory polskich kompozytorów. Pierwszy utwór to mini uwertura Witolda Lutosławskiego, jednego z czterech największych polskich kompozytorów drugiej połowy XX wieku, obok Pendereckiego, Góreckiego i Kilara, tworzący wielką czwórkę kompozytorów, którzy rozsławili polską muzykę na całym świecie. Witold Lutosławski ma bardzo wielu zwolenników, fanów jego muzyki. Rzadko zdarza się, żeby aż tyle osób dla przyjemności słuchało muzyki współczesnej. W wydaniu Witolda Lutosławskiego jest to wiele znakomitych o światowym formacie dzieł. Natomiast tutaj mamy do czynienia z utworem napisanym na zamówienie Philip Jones Brass Ensemble, czyli kwintetu Dentego Blaszanego, który zamówił u Lutosławskiego króciutki utwór, który właśnie nazywa się mini uwerturą. Mini, bo niecałe 3 minuty muzyki, ale spiętrzone trudności na najwyższym poziomie. Philip Jones Brass Ensemble to jeden z najbardziej wirtuozowskich utworów specjalizujących się w wykonywaniu muzyki dętej blaszanej na kwintet. Grają tam wybitni wirtuozi. Zespół wielokrotnie nagradzany i utytułowany, który nagrał bardzo, bardzo wiele płyt. Także myślę, że Witold Lutosławski zdawał sobie sprawę, z jakimi wirtuozami ma do czynienia i taki właśnie napisał utwór ultrawirtuozowski, także przed nami 3 minuty, ale 3 minuty naprawdę niezwykłej wirtuozerii instrumentów dętych blaszanych, a przed nami zespół Dęty Blaszany Filharmonii Częstochowskiej. Zapraszamy. Thank you.
Druga pozycja naszego programu to kwartet Aleksandra Tansmana. Kwartet w swoim podstawowym składzie, czyli dwoje skrzypiec, altówka i wiolonczela. Mowa oczywiście o kwartecie smyczkowym, a utwór nazywa się Tryptyk i jest niezwykle ciekawym przejawem twórczości kameralnej Aleksandra Tansmana, kompozytora, który w czasie swojego życia osiągnął międzynarodową karierę, a później trzeba powiedzieć, że szczególnie w Polsce był kompozytorem troszkę zapomnianym. Na nowo odkrywamy jego twórczość niezwykle bogatą, a sam Tansman, proszę Państwa, już od początku lat 20. mieszkający w Paryżu, znakomicie władający językiem francuskim od dziecka, ponieważ jego rodzice byli frankofilami, więc on jakby wychowany w tym duchu kultury francuskiej znakomicie czuł się mieszkając w Paryżu. Również w czasie II wojny światowej mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Był duszą towarzystwa paryskiego i międzynarodowej bohemy, szczególnie świata muzyki. Przyjaźnił się z wieloma wybitnymi postaciami, takimi jak na przykład George Gershwin czy Charlie Chaplin. Także w latach 30. była to osoba, która należała do ścisłej śmietanki życia towarzyskiego, szczególnie życia muzycznego, światowego. W latach 30. Tansman odbył tournée po całym świecie. Był przyjmowany osobiście przez Gandhiego i przez cesarza Japonii, gdzie to otrzymał tytuł honorowy samuraja. To jest bardzo poważne odznaczenie, to jest jakby tytuł szlachecki, można powiedzieć, w Japonii. Otrzymał swój miecz samurajski oraz dożywotnią obietnicę pogrzebu na koszt cesarza Japonii. Także naprawdę postać nietuzinkowa. A sam kwartet bardzo ciekawy, ponieważ Tansman w swojej twórczości czerpał zarówno z polskiej muzyki ludowej, którą starał się wskrzeszać i w tym kwartecie bardzo dobrze to słychać. Bardzo wyraźne są jego fascynacje muzyką jazzową. To też słychać bardzo dobrze, te rytmy wszystkie synkopowane, które sprawiają nam, wykonawcom, sporo trudności, są jakby kwintesencją stylu muzycznego Aleksandra Tansmana. No i do tego bardzo dobrze zaplanowana, zwarta forma, taka typowo neoklasyczna. Tansman był jednym z pierwszych kompozytorów, który zwrócił się do stylu neoklasycznego i komponował w nim już od lat 20. I te wszystkie właśnie rzeczy można skoncentrowane i skondensowane w tym 20-minutowym utworze trzyczęściowym będzie można usłyszeć. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ja będę miał przyjemność grać na wiolonczeli, a ze mną kwartet częstochowskich filharmoników, który poprowadzi koncertmistrz pan Tomasz Kulisiewicz. Thank you.
Thank you.
Zwieńczeniem naszego koncertu będzie utwór, który występuje tradycyjnie w koncertach muzyki polskiej, niemniej jednak myślę, że nigdy dość koncertów fortepianowych Fryderyka Chopina, ale tutaj w troszkę innym składzie ze względu na pandemię i niemożność występowania dużych składów symfonicznych na estradzie naszej filharmonii. Gramy koncert e-moll Fryderyka Chopina w składzie kameralnym, który zresztą został napisany oryginalnie przez młodego Chopina jako wersja kameralna koncertu na dużą orkiestrę. Brzmi on bardzo ciekawie, zupełnie inaczej prezentuje się niż oczywiście wersja orkiestrowa. Ktoś może powiedzieć, że jednak bardziej ubogo, jeśli chodzi o tą warstwę pozafortepianową. No, niemniej jednak mamy do czynienia wówczas z utworem muzyki kameralnej, w której oczywiście dominuje fortepian, ponieważ partia fortepianu niezmieniona, oczywiście taka sama jak w wersji orkiestrowej. Niemniej jednak wydaje mi się, że ta wersja kameralna ma również wiele wdzięku, no i pozwala w składzie sześcioosobowym wykonać tak wielkie dzieło jak koncert e-moll właśnie fortepianowy Fryderyka Chopina. Myślę, proszę Państwa, że na temat tego utworu nie ma co dużo mówić, ponieważ wszyscy znakomicie go znamy i ja muszę tylko powiedzieć, że mimo, że już dyrygowałem go naprawdę bardzo wiele razy i również na wiolonczeli w składzie kameralnym już kilkukrotnie miałem możliwość go grać, więc kiedy myślę, muzycy słyszą o kolejnym wykonaniu koncertu Chopina, to mamy taką myśl o już przesycie tej muzyki. Natomiast kiedy siadamy i zaczynamy go grać i słyszymy te niezwykle piękne frazy, to trochę tak jak może z czterema porami roku Vivaldiego albo z jakimiś najbardziej znanymi symfoniami Mozarta, które niby zna się na wylot i już trochę nas nudzą, ale kiedy gramy je czy ich słuchamy, to za każdym razem jednak już podczas tego wykonania nas wzruszają. I tak było, myślę, w przypadku naszego wykonania koncertu Chopina. Znakomita młoda pianistka, pani Aleksandra Świgut, obsypana nagrodami na międzynarodowych konkursach, niezwykle wszechstronna, ponieważ zajmuje się oczywiście nie tylko twórczością Chopina i polską muzyką romantyczną, ale jej repertuar jest bardzo szeroki, od Bacha po muzykę XX wieku. Trzeba podkreślić, że również otrzymała bardzo prestiżową drugą nagrodę na międzynarodowym konkursie imienia Fryderyka Chopina na instrumentach historycznych. Także jest pianistką, która gra zarówno na współczesnym instrumencie i na fortepianach historycznych z końca XVIII wieku i z pierwszej połowy wieku XIX. Osoba młoda, ale niezwykle już, tak jak mówię, utytułowana. Myślę, że naprawdę jej wrażliwość i niezwykle piękna gra poruszy Państwa, tak jak poruszyła nas, którzy mogliśmy jej w kwintecie smyczkowym akompaniować. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zwieńczenie naszego koncertu, koncert fortepianowy Fryderyka Chopina, koncert e-moll, Aleksandra Świgut jako pianistka oraz kwintet smyczkowy Filharmonii Częstochowskiej. Zapraszamy.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Dziękuję.